Spółki węglowe, Polska Grupa Górnicza Jastrzębska Spółka Węglowa, zaczynają być spółkami, które zaczynają zarządzać projektami. Kopalnie, projekt wydobywczy. Projekt metanowy, wykorzystanie metanu jako źródło energii. Projekt zgazowania węgla, czy zakład zgazowania węgla ku temu, żeby mieć gaz, w innej postaci go wykorzystać. Następnie odnawiane źródła energii na hałdach, jako fotowoltaiczny, kolejny projekt. Proszę Państwa, tych projektów w pakiecie spółek górniczych będzie trochę. Bo co jest bardzo ważne, to o czym wspomniał Pan Prezes. My mamy zatrudnione w górnictwie i to nam umyka i za to też dziękuję, że Państwo z środowisk medialnych, którzy jesteście dziennikarzy, żeby można bezpiecznie wydobywać węgiel i robić to na takich głębokościach, jak my to robimy w Polsce, naprawdę, i to nie jest slogan, trzeba mieć dobrą kadrę menadżerską, dobrych inżynierów. Jeśli ci inżynierowie, którzy mają myślenie ścisłe, techniczne, bo takie mają wykształcenie, to proszę mi wierzyć, podrasowanie ich do innych gałęzi technicznych nie jest już tak trudne, bo to jest pewne myślenie tych osób, jeśli chodzi o technikę. I my to mamy, proszę Państwa, w naszym przemyśle taką kadrę menadżerską. I teraz należy wykorzystać tą kadrę, która jest, ale musimy też, proszę Państwa, mówić bardzo pozytywnie o przyszłości tych spółek, bo my będziemy potrzebować kadrę menadżerską, nowych inżynierów. I w momencie, kiedy my, Panie Doktorze, broń Boże, nie krytykuję wywołania tematu, będziemy mówić, że zamykamy kopalnie, a niektórzy w przestrzeni publicznej w kampanii lubią takie ekstrema, bo to się sprzedaje, to proszę mi teraz powiedzieć, jak młody człowiek, który chce być kimś ważnym, zdobyć wykształcenie, pójdzie na przykład w branżę górniczą, kiedy my mówimy tam o digitalizacji, informatyzacji, i górnik to nie będzie już ten sprzed 5 lat, to nie będzie ten sprzed 6 lat, ba, a będzie na przykład w Polskiej Grupie Górniczej zajmował się chociażby fotowoltaiką. Tylko musimy pokazać, że my tworzymy nową jakość przemysłu i to przemysłu o innych parametrach. Jastrzębska Spółka, proszę Państwa, kolejny podmiot z tej gałęzi. Dzisiaj podpisywaliśmy porozumienie dotyczące budowy elektrowni opartej o gaz koksowniczy. Coś, co wchodziło w powietrze, ocieplało nam powietrze. Dzisiaj z tego będzie w sposób naturalny energia. I my idziemy też, proszę Państwa, w naszych spółkach górniczych. Jest tu Pan Prezes Rogala z PGG na tak zwane zamknięte układy, że z naszych odpadowych produktów, metan i innych rzeczy, kiedyś myśmy to wypuszczali, myśmy się bronili, bo to było zagrożenie. Dzisiaj my to przemysłowo wykorzystujemy i mamy energię, obniżając koszta funkcjonowania. Ja myślę, te kompetencje, proszę Państwa, są bardzo ważne, bo one też służą w myśleniu o odnawialnych źródeł. Przecież, żeby wytworzyć cały mechanizm, który nowoczesny mechanizm, potrzebujemy technicznego myślenia. By to wszystko włączyć w system, potrzebujemy technicznego myślenia. I myślę, że właśnie ta symbioza, o której tu dziś rozmawiamy i te kwestie, które poruszamy, one pokazują te wielkie nasze bogactwo i my musimy, myślę, to utrzymać i rozwinąć kolejne kadry naszych inżynierów, żebyśmy wykorzystali coś, co było zawsze naszą wartością, czy budowując 20-lecie w okresie międzywojennego przemysł był fundamentem. I proszę zobaczyć, że nawet w tym okresie słusznie minionym, jak ktoś mówi, że coś tu szło, no to właśnie przemysł szedł, bo mieliśmy inżynierów. I myślę, że to jest dziedzictwo wielkie i bogactwo i myślę, że na tym budujemy i świetnie, że umiemy widzieć te sojusze, bo to jest ta synergia potencjałów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.